Witajcie kochani, nazywam się Katarzyna Grodzka i jestem dzisiaj tutaj, aby ogłosić Ci pełną Ewangelię. Bardzo często, przez wiele lat, słyszysz, że dzieło na krzyżu wykonało się, że Jezus umarł i zmartwychwstał, ale tak naprawdę nie ma w Tobie wiary w to dzieło. Nie stało się to dzieło osobistą prawdą do Twojego życia. Ja chcę dzisiaj powiedzieć, że aby wejść do Bożego Królestwa, musisz narodzić się na nowo. Musisz w swoim sercu uznać, że i uwierzyć, ta że Pani jest uczniem Jezusa. Poniósł należną Tobie karę. Głosi Ewangelię, dobrą nowinę. Każdy Twój grzech. Czyli jakąś nową religię? Nie. To samo, co mówił Jezus. Stał z martwych w ciele, tak jak powiedział, a zbawiony będziesz. To bardzo proste. To bardzo proste. Wystarczy postawa Twojego serca względem tej prawdy, przyjęcia osobiście tej prawdy do swojego życia i ustanowienie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Ustanowienie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Staniesz się obywatelem nieba, jeżeli uwierzysz tą prawdę, weźmiesz ją całkowicie, całkowicie. Kochani, ja ponad 25 lat mojego życia żyłam bezbożnym życiem. Taka była prawda o mnie. Myślałam, że zasłużę sobie na zbawienie, omijając Jezusa. Myślałam, że jak będę dużo się modliła i chodziła do kościoła, to zasłużę sobie na zbawienie, omijając Jezusa. Omijałam Jezusa przez ponad 25 lat mojego życia, bo zaufałam religii, bo poszłam za tłumem. Ale kiedy usłyszałam pełną Ewangelię, zrozumiałam, że plułam na krzyż, zrozumiałam, że nie wierzę do końca w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. I ja zawróciłam ze złej drogi. Ja spokutowałam przed Bogiem z pułapu swojego serca, że żyję bez Niego, że oddaję cześć innym bożkom i nie wierzę w dzieło krzyża. I wiecie co? Ja spokutowałam i przez wiarę ja uwierzyłam w swoim sercu i podjęłam decyzję, że wybieram Jezusa, że biorę tą prawdę do swojego życia, że wierzę, że On umarł za każdy mój grzech, poniósł każdą moją chorobę i zmartwychwstał prawdziwie w ciele i dzięki temu pojednał mnie raz na zawsze z Bogiem i mogę iść do nieba. I dzisiaj mam pewność zbawienia i dzisiaj wiem, że idę do nieba, znam Jezusa osobiście. I dzisiaj przynoszę Ci tą prawdę. Wiesz dlaczego? Bo zależy mi na tym, abyś narodził się na nowo, abyś dzisiaj miał pewne zbawienia, abyś dzisiaj pojednał się z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest jedynym pośrednikiem. Tylko On jest jedynym pośrednikiem do Boga. Nie ma innej drogi. Nie zbawi Cię komunia, nie zbawi Cię spowiedź, nie zbawi Cię jakiś rytuał, konasz. I tak w sercu czujesz, że jest pusty. Ty w głębi swego serca wiesz, że nie rozumiesz tego, co robisz, że czujesz pustkę. Wiesz, kto może tę pustkę wypełnić? Tylko Jezus Chrystus. Tylko żywy Bóg. Żywy, niezmienny, stały Bóg, Pan Panów i Król Królów. Tylko On może wypełnić pustkę, którą masz w sercu. Diabeł Cię oszukał, że musisz nasługiwać, że jak coś zrobisz w kościele, to dostąpisz zbawienia. Nieprawda. Dzisiaj łamię to kłamstwo w Twojej głowie i sercu. Dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, spójrz w swoje serce. Ja wiem, że te słowa dzisiaj moje przeszyją Twoje serce i Ty dzisiaj zawołasz, nawet jeżeli nie rozumiesz wszystkiego, ale zawołasz do Jezusa,
że pragniesz Go takim, jaki jest naprawdę, że wierzysz, że On poniósł każdy Twój grzech, że On umarł za Ciebie, to dzieło się wykonało raz na zawsze i że stał z martwych po trzech dniach. Dzisiaj zawołaj do Jezusa Chrystusa, a zbawiony będziesz. On wyswobodzi Twoje życie na zawsze i dzisiaj stajesz się obywatelem nieba. Dzisiaj będziesz miał pewność, że idziesz do nieba i rozpocznie się Twoja przygoda z Bogiem w pełni błogosławieństwa, w pełni miłości, mądrości. Rozpocznie się Twoja droga z Bogiem. Dzisiaj to dostępne jest dla Ciebie. Dzisiaj dostępne jest zbawienie dla Ciebie. Za darmo, za darmo, za darmo. Boże to dar, Boże to dar. Czy przyjmiesz dzisiaj ten dar? Czy odpowiesz? Decyzja należy do Ciebie. Decyzja należy do Ciebie. Nie marnuj czasu. A jeżeli odpowiesz, to też mam dla Ciebie dobrą informację. Bo Jezus Chrystus rozchorował się każdą chorobą. Każdą. I On pokonał każdą chorobę. Pokonał śmierć, grzech. I dzisiaj możesz być zdrowy. Dzisiaj możesz dostąpić pełnego uzdrowienia i uwolnienia. Jeżeli chcesz, to możesz przyjść do mnie. Ja chcę się o Ciebie modlić. Po imieniu Jezusa jest prawdziwa moc. Prawdziwe życie. Ja poznałam Boga mocy. Poznałam realnie Boga mocy. Ja dzisiaj jestem zdrowa. Nie chodzę do lekarzy. Miałam bardzo uciążliwy trądzik. Dzisiaj jestem zdrowa. Mam piękną twarz. Nie choruję. Dziś możecie zapytać mojego męża, który jest tutaj. Nie chodzę do lekarzy, bo moim lekarzem jest Jezus Chrystus. Potężny Pan Panów i Król Król. I dzisiaj uzdrowienie jest dostępne dla Ciebie. Za darmo. Też za darmo. Dzięki Jezusowi. A zatem zawołaj jeszcze dzisiaj z głębi swojego serca do Jezusa Chrystusa. Zadowolony będziesz. Amen.